Dlaczego nie chcemy odwołać Bosaka z funkcji wicemarszałka sejmu i dlaczego głosowaliśmy przeciwko temu rozwiązaniu? Bardzo wielu z państwa pyta się dlaczego polskie stronnictwo ludowe właśnie tak się zachowało. Bardzo chętnie to wyjaśnię. Dlaczego nie chcieliśmy odwołać Bosaka Nikt z nas nie ma żadnych wątpliwości i ja temu dawałem wyraz wielokrotnie i byłem o to w dodatku oskarżany i opluwany przez polską skrajną prawicę, że nie ma w naszym kraju miejsca dla antysemityzmu. I PSL, trzecia droga, my w tej sprawie zajmujemy bardzo jednoznaczne stanowisko. Ja chcę Państwu powiedzieć, że to co zrobił pan Braun, pan Braun od samego początku dla mnie było zresztą też jasne, służy interesom wrogów Polski. Jak dzisiaj już wiemy, zbiegło się w czasie dokładnie z tym, w tym, z tym momentem, w którym to w Polsce szefowie amerykańskich, izraelskich i a, arabskich służb specjalnych rozmawiali, by rozwiązać problem związany z dramatyczną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Z, z, Zakładnikami i w tym czasie ta prowokacja jedynego polskiego polityka, który zawsze głosuje za Putinem, jest dzisiaj w Sejmie, bo jeszcze przedtem był to Janusz Korwin-Mikke, jest w oczywisty sposób w interesie tego, by rosyjska propaganda mogła mówić o Polakach, że, jest, że są narodem antysemickim. I w tej sprawie jesteśmy nie tylko bardzo jednoznaczni, ale oczekujemy też bardzo stanowczej reakcji państwa polskiego wobec pana Brauna. Konfederacja się odbrała na odcięła. Możemy się zastanawiać, czy mogła zrobić więcej i tak dalej. Od tego są wyborcy Konfederacji, by to oceniać. Ale nie możemy doprowadzić do sytuacji, bo tylko na to czeka Prawo i Sprawiedliwość, by dokładnie żadnego reprezentanta opozycji nie było w prezydium Senatu Sejmu. Proszę Państwa, my dzisiaj zabraliśmy się do bardzo poważnego czyszczenia Rzeczpospolitej i czyścimy ją i jak to widzicie skutecznie na bardzo wielu płaszczyznach. Dzisiaj do ludzi pisu dotarło, że Kamiński i Wąsik siedzą w więzieniu, że rzeczy wydawałoby się niemożliwe są możliwe, można ich rozliczać do samego końca. Lada moment posypią się umownie głowy prezesów najważniejszych pisowskich spółek. Proces przejmowania telewizji z rąk pisowskich się patrzy, jest procesem nieodwołalnym. Czekają nas potężne wyzwania w dyplomacji, czekają nas potężne wyzwania związane z uchwalaniem teraz w Polskim Sejmie budżetu, tak aby to wszystko było zgodne z prawem, legalne, by dobry w tej sytuacji budżet. Który zaprezentował rząd Donalda Tuska, który siłą rzeczy bazuje przede wszystkim na tym, co zostawili poprzednicy, ale by mógł być e, przyjęty przez polski parlament, by prezydent mógł go podpisać, byśmy mogli normalnie pracować, szykować się do wyborów samorządowych. Nie chcemy w tej sytuacji dawać pretekstu i pokazywać, dawać pretekstu pisowskiej i każdej innej propagandzie, która będzie mówiła, że my nie akceptujemy. Wśród nas ludzi inaczej myślących. Ja mogę nie zgadzać się i nie zgadzam się. I dawałem temu wyraz wielokrotnie, z którymi aspektami propagandy i polityki Konfederacji się nie zgadzam. I co więcej, którym się stanowczo sprzeciwiam. Przede wszystkim jest to antyeuropejskie stanowisko. Ja mówię teraz o oficjalnych stanowiskach Konfederacji. Dla mnie Konfederacja jest partią nieakceptowalną, dlatego że nie chce polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. A ja członkostwo w Unii Europejskiej naszego kraju uważam za podstawowy element polskiego interesu narodowego tu i teraz. Dzisiaj, w takim świecie, jak dzisiaj istnieje, tylko Unia Europejska zapewnia nam pełny wymiar bezpieczeństwa, zarówno w jakimś sensie politycznego, jak i bezpieczeństwa ekonomicznego. Konfederacja jest temu przeciwna. Ja nie. W bardzo wielu sprawach różnimy się z Konfederacją. Nie mam w sobie dzisiaj żadnego, żadnej sympatii do polskiego nacjonalizmu. Do dużej części nauczania i myśli politycznej Romana Dłowskiego odnoszę się dzisiaj z głębokim krytycyzmem i uznaję tę myśl za niestety szkodliwą nie zawsze tak było. Niestety szkodliwą dla interesów narodowych Polski, nie w każdym jej wymiarze, ale z całą pewnością obsesja antysemicka dmowskiego i w ogóle obsesja antysemicka polskiego ruchu narodowego była czymś, co się kładzie głębokim cieniem na polskiej prawicy. I z całą pewnością gest pana Brauna, czy jego chuligański chamski wybryk wpisuje się w tę najgorszą część polskiej narodowej, ja mówię w sensie politycznym, narodowej, jadeckiej tradycji. Tym niemniej, pan Bosak odciął się od tego aktu, Konfederacja oficjalnie się od tego aktu odcięła i pan Bosak sam, z którym się poglądam i nie zgadzam, nie uczynił nic, co powodowałoby, że mógłbym uznać dzisiaj, że jest niegodnym tego, by być wicemarszałkiem Rzeczpospolitej, ponieważ wynika to z przyjętych przez nas wszystkich zasad, że kluby parlamentarne posiadają swoją reprezentację w prezydium Sejmu. My, jako trzecia droga, bardzo konsekwentnie mówiliśmy o tym, że chcemy zakończyć wojnę polsko-polską. Do jej zakończenia dzisiaj potrzebne są często brutalne, bardzo zdecydowane i konkretne kroki. One często same w sobie budują pewne napięcie w opinii publicznej. Nie ma najmniejszego powodu, byśmy dzisiaj, jako trzecia droga, przyczyniali się do tego, by polską łódką chustać jeszcze bardziej. My i taka jest wola, i taka jest polityczna misja Władysława Kosiniaka-Kamysza i Marszałka Sejmu Szymona-Hołowni, by polska łódź płynęła stabilnie. Dzisiaj, nawet jeśli jesteśmy bardzo często nieprzebierający w słowach względem naszych pokonanych partnerów, Prawa, Sprawa i Sprawiedliwości, to przecież nie możemy i nie odrzucamy wyborców PiSu. Szanujemy ich i chcemy, by czuli się w Polsce jak u siebie, bo to jest także Polska wyborców Prawa i Sprawiedliwości i także Polska wyborców Konfederacji. Dlatego dla uczciwego balansu dzisiaj bardzo krytycznie oceniając to, co zrobił Brown. I dla, proszę mi wierzyć, ja osobiście. Nie mam w tej sprawie sobie nic do zarzucenia, od samego początku to i krytykowałem i proszę mi wierzyć dość powszechnie przez prawicowe media w Polsce jestem nazywany nawet przez niektórych żydobanderowcem, co jest bardzo ciekawą skądinąd konfiguracją etniczno-polityczną, tym niemniej miałem zaszczyt być i tak nazywany. Ale powtórzę jeszcze raz, rozsądek i trzymanie się centrowego kursu. To polityka trzeciej drogi, i to jest polityka, która zapewniła demokratyczną większość w tym Sejmie, i mam nadzieję, że już wkrótce w wyborach samorządowych ta zdecydowana mądrość, z jednej strony zdecydowania, z drugiej strony mądrość trzeciej drogi także się przydadzą. Dlatego, proszę Państwa, dzisiaj. Nie jesteśmy za odwołaniem Bosaka z wicemarszałka Sejmu, bo jesteśmy za tym, by polska demokracja funkcjonowała normalnie, funkcjonowała jak normalnie, to się da przy bardzo nienormalnej w Polsce opozycji, jaką w dalszym, ciągu w dalszym ciągu przewodzi pan Jarosław Kaczyński. Ale to już jest zupełnie inny temat. A ja Państwa bardzo proszę, jeżeli lubicie mój kanał, o dawanie mi lajków. Na tym kanale i o subskrybowanie mojego kanału. A dzisiaj wyjaśniłem Państwu, dlaczego nie obalamy Bosaka.